Cześć, ponownie Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, tym razem chciałbym Wam pokazać ciężarek, jaki jest używany przez tutejszych poławiaczy rybek. Przeważnie ciężarki wyglądają, zobaczcie, tak, nie? No taki, mamy jakąś tam łezkę, nie wiem, 60. To akurat jest 30, więc taki malutki. On się faktycznie nadaje, wiecie, jak naprawdę nie ma fali. Coś takiego jak dzisiaj mamy, zobaczcie, jest w miarę bez fal, ładna pogoda, jest bezwiecznie w zasadzie. To on się faktycznie nadaje, tak? On na tyle nam przytrzyma tą żyłkę na stanowisku, że można ją napiąć i jakoś to wygląda. Ale co jest, jak jest wiatr, tak? Co jest, jak są fale, jak no, potrzebujemy czegoś cięższego. Dwie teoretycznie opcje. Można sobie walnąć 150-gramowy pociężarek, albo po prostu skorzystać z patentu, takiego patentu. No to nie jest taki patent, bo to można kupić w sklepie. Ciężarek, zobaczcie, z takimi specjalnymi, o, idzie tutaj, mamy tą kamerę, o, zobaczcie, z takimi drutami. I teraz jak to działa? Jak to zarzucimy sobie do wody, to nam się to po prostu, te pręty wbijają nam się w piach. Wbijają nam się w piach i teraz tak, i co? No okej, no bardzo dobrze trzyma, jest w miarę lekki, tak, bo to na przykład jest 120, ale możemy sobie wziąć 80 również. On trzyma w miarę dobrze i teraz tak, jak chcemy wyciągnąć zestaw, to po prostu w pierwszej kolejności musimy szarpnąć trochę mocniej i nam schodzi, o, zobaczcie, schodzą nam te pręty i w tym momencie on w zasadzie nie robi już nam żadnego oporu, przesuwa się gładko po piasku, super mega patent, wiecie, tanie, w zasadzie się nie ma co zepsuć. Czasami te gumki, takie żółte gumki potrafią zejść i gdzieś się zgubić, trzeba na nie troszeczkę uważać, ale no powiem szczerze, no mi bardziej się gubią, jak tutaj coś tam grzebie sobie tutaj w plecaku czy coś, no to potrafią wypaść gdzieś na plażę, niż tak typowo, wiecie, w wodzie, żeby wypadły. Tak to wygląda, patent rewelacyjny, koszt od 6 do 12 zł. No jeżeli zestaw mamy w miarę dobrze zrobiony, no to wiadomo, że to nam nie zleci. Tak patrzę, jesteśmy tutaj od godziny, jeszcze nic nie wzięło. Co zrobić? Polskie realia, ryb nie ma, a może Unia Europejska? Cześć.